Stało się. Wakacje przeszły do historii, rozpoczął się nowy rok szkolny. Do szkół po ponad 2 miesiącach wrócili uczniowie. Ci najmłodsi najczęściej w towarzystwie rodziców. Nieco starsi pojawili się na miejskiej inauguracji roku szkolnego, która o 12 rozpoczęła się w Filharmonii Gorzowskiej. Powiedz szczerze, jak bardzo tęskniłeś za szkołą? No, tak średnio. Z jednej strony chciałem, bo już się trochę nudziłem na wakacje, a z drugiej strony tak uczyć, to już aż tak bardzo to nie chciało mi się. Symboliczny pierwszy szkolny dzwonek był udziałem prezydenta Gorzowa. Przed uczniami mnóstwo wyzwań, mnóstwo ciężkiej pracy, ale też przed nauczycielami, bo uczniów trzeba przez ten rok przeprowadzić. Myślę, że nauczycielom, ale przede wszystkim uczniom życzę wytrwałości, żeby ten nowy rok szkolny był pełen energii, pełen wyzwań. No i żebyśmy przez te najbliższe miesiące przepłynęli i żeby na świadectwie roku szkolnego 2019-2020 znalazły się same piątki i tego naszym uczniom życzę. Rok szkolny 2019-2020 jest szczególny ze względu na to, że nie ma już szkół gimnazjalnych. Za to w szkołach ponadpodstawowych muszą pomieścić się uczniowie z tak zwanego podwójnego rocznika. Podwójny rocznik daje nam wielkie wyzwanie. Poradziliśmy sobie z tym chyba jako jedyni w Polsce, jako jedyne miasto wojewódzkie, które nie będzie miało zmianowego trybu szkoły. Dzieciaki najpóźniej o 16 będą kończyły zajęcia, ale będziemy się starali, żeby kończyły jednak jak najwcześniej, myślę, że w okolicach godziny 15. W trakcie miejskiej inauguracji roku szkolnego prezydent podziękował za dotychczasową pracę byłym już dyrektorom szkół. W ich miejsce powołani zostali nowi. Taka zmiana nastąpiła m.in. w Zespole Szkół Gastronomicznych. Przede wszystkim chciałbym utrzymać to, co jest, bo mamy naprawdę bardzo dużo. Ja myślę, że słyniemy przede wszystkim z projektów unijnych. I tutaj ten kierunek chcemy zdecydowanie utrzymać, ewentualnie wzmocnić, bądź też poszerzyć jeszcze te projekty o nowe kierunki, jak chociażby mobilność kadry dydaktycznej, jeśli chodzi o praktykę, więc tutaj gdzieś w tym kierunku na pewno będziemy próbowali. Natomiast jest wiele założeń do zrealizowania i wolałbym mówić o tym potem. 2 września naukę w gorzowskich szkołach i przedszkolach rozpoczęło ponad 21,5 tysiąca uczniów.